Lepiej zapobiegać niż leczeć, miał twierdzić już w starożytności prekursor medycyny Hipokrates. Współczesna medycyna też to wie, ale gorzej z efektywnością podejmowanych działań profilaktycznych. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak w latach 2012 2015 realizowano programy profilaktyczne. Raport prowadzi do wniosku, że w Polsce nie ma spójnego i sprawnego systemu profilaktyki zdrowotnej, obejmującego planowanie działań, nadzór nad ich realizacją oraz ocenę uzyskiwanych efektów. W ocenie NIK dostęp do Świadczeń z zakresu profilaktyki był niewystarczający. Niektóre regiony były praktycznie odcięte od badań przesiewowych. Tam natomiast, gdzie takie możliwości były, problemem była niska zgłaszalność na badania. Nikt zwraca uwagę, że skuteczność dotychczasowych metod zwiększania liczby osób zgłaszających się na profilaktyczne badania przesiewowe była bardzo mała. Ustalenia kontroli wskazują na przykład, że jedynie około 7% uczestników badań przesiewowych zgłosiło się na nie dlatego, że otrzymało imienne zaproszenie. Nie ma się więc czemu dziwić, że kontrolerzy miażdżący ocenili działania edukacyjno-informacyjne. Dla porównania w Islandii na badania przesiewowe zgłasza się ponad 90% uprawnionych. To jednak nie jedyny deficyt polskiej pseudoprofilaktyki. W okresie objętym kontrolą wydatki ministra zdrowia na działania profilaktyczne w ramach programów dotyczących gastrologii, ginekologii i kardiologii wyniosły około 200 milionów złotych, czyli niewiele ponad 1% łącznych wydatków. Z kolei udział kosztów świadczeń w ramach profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych NFZ u wyniósł około 0,25%. Ta znikoma ilość pieniędzy na domiar złego została zwydatkowana w bardzo nieefektywny sposób, bo NFZ, kontraktując świadczenia profilaktyczne, praktycznie robił to na chybił trafił. Nie analizowano w żaden logiczny sposób zachorowalności i tak w miejscach, gdzie na przykład zachorowalność na schorzenia jelita grubego była duża, kierowano najmniej środków. Ten absurd pogłębiło jeszcze Ministerstwo Zdrowia zobowiązane do zapewnienia świadczeń profilaktycznych. Minister zabezpieczył je w zale 230 z 380 powiatów. Nikt zauważa, że niewystarczające były również działania lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie udzielania i dokumentowania świadczeń profilaktycznych. Dla przykładu lekarze POZ mające wykonać za środki z NFZ badania z zakresu profilaktyki chorób układu krążę, Przebadali mniej niż 3,5% osób, do których adresowano ten program. Jednego winnego nie sposób wskazać, a statystyki medyczne biją na alarm coraz głośniej. Dla przykładu, w 2013 roku na raka piersi zachorowało o 56% kobiet więcej niż w 2005 roku.